Znajdujemy się w restauracji na Starym Tartaku w Andrychowie i przed momentem miało tu miejsce niesamowite, ponieważ pierwsze takie wydarzenie Stowarzyszenia Kobiet Forma i z nami założycielka Joanna Babińska oraz Jagoda Szydłowska, muzyk, uczestniczka programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Z tegoż programu na pewno ją kojarzycie, chociaż chyba tam się te twarze troszkę zmienia, prawda? Dokładnie tak, zmienia się te twarze, natomiast były również wywiady i tam mogłam pokazać siebie w pełni. Także kto oglądał, to na pewno, mam nadzieję, mnie kojarzy. Nie tylko z obcej twarzy, ale też z mojej. Joanna, jesteś jedną z założycielek Stowarzyszenia Kobiet Forma. Powiedz mi, z jakiego powodu założyłaś to stowarzyszenie? Wizja naszego stowarzyszenia powstała już gdzieś około 2 lata temu, początkiem grudnia dokładnie. Po rozmowach z wieloma paniami, z wielu środowisk uznałyśmy, że trzeba połączyć wspólne siły i działać. I poprzez taką życzliwość i wspólne zrozumienie aktywować kobiety pod kątem i zawodowym, i osobistym. Mamy zamiar tworzyć bardzo dużo różnych projektów. Dzisiaj, co prawda, to nie był pierwszy, a drugi takie nasze większe wydarzenie. Przyszło bardzo dużo pań, tak jak wcześniej wspomniałam, z wielu środowisk i dały świadectwo tego, że chcą się spotykać, chcą być razem, chcą się wspierać, więc takich spotkań będzie na pewno dużo więcej. Natomiast też będziemy dotykać trudnych tematów, jeśli chodzi o działalność naszego stowarzyszenia. Mamy w swoim składzie panią psycholog dziecięcą, panią pedagog. Chcemy wspierać matki, których dzieci muszą się borykać na przykład z hejtem w szkole. Są to takie tematy bardzo codzienne, dla niektórych trudne i właśnie po to tworzymy stowarzyszenie, żeby każda pani mogła do nas przyjść, działać, rozwijać się oczywiście z przyjemnością, ale jeżeli stanie się jakaś gorsza sytuacja, to też zawsze będziemy wspólnie działać w tym kierunku, żeby jej pomóc. Jagoda, ty jesteś jakby już mocno zakorzeniona w show biznesie. Powiedz mi, jak tam wygląda spojrzenie na kobiety? Wiemy, że to się troszkę różni od prowincji, nazwijmy to. To znaczy, ja powiem tak, ja bardzo się cieszę, że w ogóle kobiety w tych czasach mają bardzo dużo praw, bo jeszcze wracając do PRL-u, na przykład kiedy ta kobieta była taka uciemiężona, kiedy schematem było to, że siedzi w domu i jej zadaniem jest tylko gotować, wychować rodzinę i dać mężowi jedzenie, mamy te czasy na szczęście za sobą już, więc tak naprawdę ja uważam, że i w show biznesie, i w życiu takim codziennym cieszę się, że te kobiety walczą o swoje prawa, walczą o swoje marzenia i właśnie jedną z tych kobiet jestem ja, że pomimo trudności, bo kobietom bywa jeszcze trudno, pomimo właśnie tego domu i wychowywania, nie jesteśmy tylko po to. My mamy swoje marzenia, swoje pragnienia, swoje potrzeby osobiste, które tak naprawdę no, to życie takie codzienne nam troszeczkę zabiera. I ja się bardzo cieszę, że w końcu my mówimy nie i też chcemy działać same, realizować siebie, spotykać się właśnie w towarzystwie innych kobiet i wspierać się nawzajem. I w show biznesie, i w świecie codziennym też, bo też codziennie przebywam z masą kobiet, które właśnie, czy to na siłowniach, czy to w różnych innych miejscach, mamy ten czas dla siebie i naprawdę aktywujemy się i wpadamy na super pomysły i dzięki temu tak naprawdę no girl power po prostu, do przodu i tego nam, kobietom wszystkim życzę, żebyśmy walczyły o swoje i realizowały swoje marzenia, pomimo tego, że w domu też jesteśmy świetne, ale pokażmy to też, że potrafimy być poza domem również genialne. Czy to oznacza, że my faceci mamy przechlapane? To znaczy, my nie jesteśmy stowarzyszeniem tutaj w Andrychowie w żaden sposób sfeminizowanym, nie chcemy walczyć o swoje prawa, chcemy się po prostu spotykać, wspólnie spędzać czas i rozwijać. Także nie ma dla nas znaczenia, jakie kto ma poglądy polityczne, jakie kto ma odczucia religijne, ja tylko jeszcze chciałam orientację seksualną. Nie ma to dla nas żadnego znaczenia. Po prostu chcemy się spotykać, wspierać, razem ze sobą spędzać czas. A to jest właśnie super plus, dlatego że szczęśliwa, spełniona kobieta dla mężczyzny to jest idealny towarzysz do życia. Także to jest chyba tylko dla was, dla mężczyzn super plus, że mamy też przestrzeń dla siebie. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. I zapraszamy też. Tak, no dobrze. No. Też mamy profil na Facebooku, Stowarzyszenie Forma, tutaj u nas w Andrychowie. Zapraszamy wszystkie panie, które chciałyby zostać członkiniami. Jeżeli są panie, które mają jakieś fajne pomysły na rozwijanie się, no to też jak najbardziej zapraszamy. Dla wszystkich jest miejsce, jesteśmy otwarte i dziękuję. Także obserwujcie facebookowy profil Stowarzyszenia Kobiet
Forma, profil Jagody Berry Blue na Instagramie. Także zapraszamy Was serdecznie, no i dołączajcie do Stowarzyszenia Kobiet Forma. Tak jak wspomniała Joanna, dużo się będzie działo w najbliższym czasie. Do zobaczenia.